Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Chciałem przede wszystkim bardzo podziękować Klubowi Parlamentarnemu Prawo i Sprawiedliwość, Pani Przewodniczącej Bożenie Borys-Szopa za przedstawienie tego projektu, bardzo pozytywnego dla tysięcy, setek tysięcy pracowników. I to jest, myślę, najważniejsza informacja z tej dzisiejszej naszej dyskusji. Ale tak może po kolei, bo oczywiście rozmawiamy o kilku wątkach, które w tej ustawie są zawarte. No myślę, pierwszy temat, uchylenie wygaszającego charakteru emerytur pomostowych. No, szanowni Państwo z opozycji, no pierwsze trzeba było sobie przypomnieć wasze czasy. Skąd się pojawiły emerytury pomostowe? No, nie pamiętacie? No przecież wyście zabrali warunki szkodliwe i dlatego urodził się pomysł emerytur pomostowych, gdzie ograniczaliście branżę, ograniczaliście inne rzeczy. No tak było, pani poseł. Niestety pani nie pamięta albo nie chce pamiętać, bo chce pani mówić to, co pani myśli, że przyniesie pani jakiś efekt. Nie. To rozwiązanie, które wprowadzamy, właśnie naprawia te wszystkie błędy, które państwo wprowadzaliście. Jeśli chodzi o Radę Dialogu Społecznego, dyskusje na temat emerytur pomostowych w Radzie Dialogu Społecznego trwają od wielu, wielu lat. Tylko że nie ma kompromisu w Radzie Dialogu Społecznego. Stąd poszło to rozwiązanie, które zaproponowaliśmy, które wychodzi naprzeciw oczekiwaniom nie tylko Związku Zawodowego Solidarność, ale też innych związków, które między innymi były z pikietą pod naszym ministerstwem. I bardzo się cieszę, że to rozwiązanie dla pracowników możemy wprowadzić, bo to rozwiązanie wychodzi naprzeciw tym wszystkim, którzy po 2009 roku pracują w warunkach szczególnych, w warunkach szkodliwych, bo będą mogli z tego uprawnienia skorzystać. Pytanie, jeśli chodzi o środki, które przeznaczamy na to. W 2022 roku średnio rocznie z tego uprawnienia korzysta 40 tysięcy osób. Na kwotę 1 800 000 000 złotych jest tak zwany Fundusz Emerytur Pomostowych. On jest deficytowy, stąd ta dopłata z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W tym roku przewidujemy, że będzie to około 42 tysięcy osób, czyli podobna wielkość, ciut więcej niż w ubiegłym roku. Kwota 2 400 000 000 złotych, jeśli chodzi o wdrażanie tych rozwiązań. Czyli nie ma jakiegoś tutaj gwałtownego przyrostu. Łącznie na dzisiaj szacujemy, że osób, które pracują w warunkach szkolnych, jest na poziomie 320 tysięcy. Taka w tej chwili grupa jest. Było pytanie, jeśli chodzi o weryfikację załącznika, czyli tych branż, i te rozmowy w Radzie Dialogu Społecznego się toczą. W zespole Rady Dialogu Społecznego na ten temat trwa dyskusja. Przy udziale CIOP-u, który jest tym weryfikatorem tych postulatów, które do nas wpływają. Postulatów, które wychodzą z 2008 roku, które do dzisiaj te kwestie nie są rozwiązane, ale umówiliśmy się, że w tym zakresie to toczymy rozmowy, sprawdzamy też, jakie ewentualnie zmiany w tym załączniku można by było wprowadzić. Jeśli chodzi o przyrost długookresowy, to szacujemy, że przyrost wydatków na emerytury pomostowe będzie na poziomie w stosunku do całego systemu emerytalnego na 0,02%. Czyli to jest taka wielkość w stosunku do emerytur, do całego systemu emerytalnego. Czyli nie ma to bezpośredniego wpływu na system emerytalny, a w zdecydowany sposób pomaga tym osobom, które pracują w warunkach szczególnych i o szczególnym charakterze. I cieszymy się, że to rozwiązanie wprowadzamy w życie, bo na to oczekiwali pracownicy. Jeśli chodzi o drugą kwestię dotyczącą prowadzenia szczególnej regulacji dotyczącej zabezpieczenia osób podlegającej szczególnej ochronie w sprawach z zakresu prawa pracy. Tu od razu chcę też dopowiedzieć, że nie dotyczy to rozwiązanie tylko działaczy związkowych. Ono dotyczy również tych wszystkich, którzy podlegają ochronie, czy to dotyczy kobiet w ciąży, czy innych osób, które są objęte ochroną. I tutaj decydujące, tak jak wcześniej, znaczenie będzie miał sąd. Ale w przypadku pierwszego rozwiązania sąd na wniosek pracownika będzie musiał w uzasadnieniu wpisać i w wyroku wpisać, że pracownik
musi być przywrócony do pracy. W drugim przypadku, jeśli chodzi o tę szczególną ochronę, do czasu końcowego etapu również pracownik będzie mógł pozyskiwać środki na utrzymanie, co dzisiaj było w wielu przypadkach niemożliwe, bo procedury trwały przez wiele lat i tutaj nie było szansy, żeby to szybko rozstrzygnąć. Czyli też bardzo korzystne rozwiązanie, nie tylko dla działaczy, ale dla tych wszystkich osób, które podlegają ochronie z racji pracy, tak powiedziałem, choćby kobiety w ciąży. Jeśli chodzi o podwyższenie rocznego limitu odliczania od dochodu wydatków z tytułu składek członkowskich, to jest limit, który dzisiaj przy wzroście wynagrodzeń różne wysokości są do odprowadzania składek. I tutaj mówimy o rocznym limicie, który zwiększa się z 500 zł do 840 zł i do tego limitu składka może być potrącona. W wielu przypadkach te składki są o wiele wyższe w zależności od wysokości zarobku i od procentu odprowadzanej składki. Wyłączenie dodatku za szczególne warunki pracy przysługujące pracowniku z tytułu wykonywania pracy w warunkach szczególnie uciążliwych, szczególnie szkodliwych dla zdrowia z katalogu składników wynagrodzenia przy wysokości minimalnego wynagrodzenia pracownika. Tu oczywiście wprowadzaliśmy wcześniej rozwiązania dotyczące wyłączenia za staż pracy, wyłączenia dodatku nocnego. To jest kolejne rozwiązanie, aby nie było to wykorzystywane do tego, że płaca minimalna, która zapewnia te godne warunki płacenia za pracę, nie były tutaj doliczane kwestie związane z wynagrodzeniami dotyczącymi warunków szczególnych. I te rozwiązania też oczekiwane i zbieżne, jeśli chodzi o kwestie związane z tymi dodatkami. Także bardzo się cieszę, że te rozwiązania wprowadzamy w życie. Porozumienie jeszcze zawiera inne rozwiązania, które będą w ustawie około budżetowej. Tam są kwestie związane z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych i z kwestiami dotyczącymi podwyżek w sferze budżetowej i również wsparcie dla domów pomocy społecznej, jeśli chodzi o jednorazowe wsparcie pracowników przez kolejne miesiące do końca roku, jeśli chodzi o wynagrodzenie pracowników domów pomocy społecznej. Wszystkie te rozwiązania, które są zaplanowane w ramach porozumienia Związku Zawodowego Solidarność z rządem, wychodzą naprzeciw oczekiwaniom naszych pracowników, naszego społeczeństwa i są bardzo dobrymi rozwiązaniami. Dziękuję jeszcze raz klubowi Prawo i Sprawiedliwość, że zgłosił taki projekt, że możemy dzisiaj go procedować. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.